Chciałem tylko zaprotestować, że w prezydium ludzie, którzy mają walczyć o wolność słowa, są takie typy jak pani Lichocka, jako służka reżimu, wyrzuciła mnie z programu, którym miałem prawo być, groziło zawieszenie programu, nie wrzucenie wody programu w eter, tylko jeden warunek, żeby Korwin Mikke nie pojawił się na antenie. Tak, osoba, bardzo wolne słowa. Hańba, tu! Ale nie do mojego mikrofonu, ja to... Ta kobieta się tym nie interesuje. No ale gdyby patrzeć przez ten pryzmat, to tylko jakby zliczyć tylko osoby, które uczestniczą w tych wszystkich spotkaniach, zebraniach politycznych, to by była garstka. To nie wiem, czy by była 0,1% społeczeństwa, które teraz głosuje. O to właśnie chodzi, żeby głosowali tylko ci, którzy się znają na polityce, bo tak to głosują ci, którzy czerpią swoje wiadomości z pani telewizji, a są to wiadomości, powiem to uczciwie, całkowicie zakłamane. Prawda? Powtarzam... No, ja nie wydaje mi się, żeby były zakłamane. Jestem o tym przekonana, panie Januszu. Ależ na czym to zakłamane? Nie miałoby polegać. Ależ oczywiście. Na przykład siedzimy tak. sobie tutaj przykład, w studiu, ja zadaję panu pytania, pan odpowiada. Ale proszę panią, nikt pana nie cenzuruje. Przez pięć lat, bo jak są wybory, to ustawa mówi, że telewizja państwowa musi pokazywać wszystkie kierunki. A tak przez 5 lat nie byłem ani razu zaproszony do żadnego programu politycznego w telewizji, ani razu, prawda? I jak nawet raz szedłem do studia, jak były poprzednie wybory, zostałem z niego wyrzucony. Kazano mnie wyrzucić. Pan prezes telewizji, pan Łubańczyk się pan nazywał. To są różne historie, które gdzieś tam funkcjonują. Nie zagadujmy. Nie zagadujmy. W tej chwili pani robi cenzurę. Nie robię żadnej cenzury. Panie Januszu. Zostałem wyrzucony ze studium, mimo że byłem delegowany przez komitet wyborczy. To pan Urbański... O ile pamiętam, to inny kogoś innego zaprosił. Ale to już jest bez znaczenia. Nie, proszę pani. Panie Januszu, możemy toczyć tę dyskusję jeszcze godzinami. Ja chciałam na koniec jeszcze pana zapytać a propos pana wizji prezydentury. Czy pan by żył w zgodzie z rządem? Z rządem pana Donalda Tuska w dużej mierze tak, z wyjątkiem polityki zagranicznej, bo jak wiadomo dokładnie, PO to jest partia niemiecka, ta partia jeszcze jako KLD była finansowana przez Niemcy. Wszystkie fundacje niemieckie, Berta Neumanna, finansowały, no popierały PO i KLD, oczywiście. Odpowiedź platformy. Bardzo dziękuję. Proszę panią za rozmowę. Na tym. Mogę pani pokazać, że wydawnictwa były dofinansowane przez ambasadę RFN. Będą pewnie jeszcze szanse, to jest partia niemiecka. Poznać poglądy. Bardzo dziękuję. Niestety musimy kończyć. To nie cenzura, tylko czas nas ogranicza. Zapraszam państwa na 22:10 na misję specjalną. To jest magazyn śledczy pod redakcją Anity Gargos. Do zobaczenia, do jutra. Do widzenia. Ostatnio zdarzyła się taka sytuacja, że reżimowa telewizja poprosiła mnie o wypowiedź. O tak, powiedziała, że będę mógł mówić całe 10 albo 15 sekund. Więc, proszę państwa, się zgodziłem, no bo trzeba wystąpić, jak proszą. No i mówiłem te 13 sekund, o ile pamiętam. Skończyłem mówić, a oni, że pan jeszcze coś powiedział. Ja mówię, nie, dziękuję. No, nie pan mówi jeszcze nie, bo ja wiem, że jak oni by chcieli, żebym powiedział 5 minut, to oni wytną z tego 10 sekund, prawda? Jakieś możliwe bez sensu i powiedzą, o, Korwin Mikke, jak zwykle mówi, bez sensu. W końcu powiedziałem, że nie powiem, a dlaczego? No bo wy, chamy, przecież to zmanipulujecie. Po czym telewizja oczywiście zmanipulowała i podała nie moją wypowiedź, którą dałem, tylko tę wypowiedź. Co więcej, bezczelnie, ordynarnie skłamała, że ja odmówiłem dania im wypowiedzi. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy to mówię, już proces z telewizją jest wygrany. Politycy walczą nie tylko między sobą. Niektórzy winą za całe zło obarczają media, bo nie są pokazywani, bo ich zdaniem manipuluje się badaniami. Janusz Korwin-Mikke umówił się z nami na wypowiedź w sprawie ostatnich sondaży. Zamiast merytorycznej odpowiedzi na pytanie, był raczej atak. To wszystko, do widzenia pani. Ale panie przewodniczący, do widzenia. No, to nie jest tak. Miało być 10 sekund, powiedziałem. Do widzenia, ja dziękuję. Jesteście hamami. Proszę państwa, ten cały reżim jest zbudowany na agenturze i on broni tej agentury. Ci ludzie chcą żyć z naszych pieniędzy i ten reżim na tej podstawie się opiera. Proszę państwa, dam taki przykład. Jest sprawa pana Mariana Jurczyka, prezydenta Szczecina. Pan Marian Jurczyk był agentem SB. No, sąd lustracyjny uznał, że był agentem SB. On się odwołał do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny uznał, że był agentem SB. No to się odwołał do najwyższego, który tam jakieś niejasności były, cofnął od pierwszej instancji. Sąd po raz trzeci uznał, że był agentem. Odwołał się do sądu apelacyjnego, który uznał, że on był agentem. No i sprawa trafiła ponownie do sądu najwyższego, który tym razem po raz pierwszy w historii uznał, że
samoistnie nie sobą sprawę, tylko uznał, że pan Jurczyk agentem nie był i że to było oczywiste. Uznali pan sędzia Hofmański i dwóch jego kompanów w tym przestępstwie. Otóż, proszę państwa, ja państwu pokażę, co miał w ręku ten sędzia tak zwany Hofmański, który, proszę państwa, orzekł, że pan Jurczyk nie był agentem. Otóż on miał w ręku zobowiązanie pana Mariana Jurczyka do bycia agentem SB. Miał w ręku całą kupę, to jest jedna z kartek raportów pana Mariana Jurczyka własnoręcznie pisanych, a także miał, proszę państwa, pokwitowanie pana Mariana Jurczyka na brane przezeń pieniądze. I mając to w ręku, ten łajdak orzekł, że pan Marian Jurczyk oczywiście nie był agentem. Proszę państwa, ten ustrój to jest agentura zbudowana przez generała Kiszczaka. To generał Kiszczak zapraszał do Okrągłego Stołu. I komu przekazał władzę? No ludziom, do których miał zaufanie. A do kogo miał zaufanie? Do swoich agentów. Żyjecie państwo w agenturze komunistycznej. Wam się wmawia, że żyjecie w wolnej Polsce. Jak państwo chcą coś wiedzieć o tym, co jest naprawdę, to nie oglądajcie reżimowej telewizji, tylko czytajcie na przykład tygodnik Najwyższy Czas, a dokumenty pana Jurczyka możecie państwo sobie pobrać ze strony internetowej pjkm.pl. Proszę sobie wejść i zobaczyć. Panie Tomasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem poruszyć następującą sprawę. Teraz niedawno, dzisiaj w zasadzie usłyszeliśmy o pierwszych wstępach, o pierwszym wstępie projektu budżetu. No i w zasadzie chciałem się właśnie pytać na ten temat, ponieważ politycy rządzą, w zasadzie partie te cztery rządzące rządzą 22 lata, uprawiają gospodarkę społeczno-rynkową. Rezultaty są dosyć niezaciekawe. Zadłużenie między innymi 800 miliardów złotych. Mnie zawsze się wydawało, że partią, zawsze głosowałem ostatnimi czasy na partię PO. Wydawało mi się, że jest to partia prawicowa. Półtora roku temu przeczytałem ciekawą książkę. Naprawdę polecam panom i w ogóle każdemu, kto to słucha. Dobry, zły liberalizm pana Stanisława Michalkiewicza. I w zasadzie ta książka odpowiada na jeden temat. Jedyną partią prawicową są ludzie związani z Januszem Korwin-Mikke. Żałuję jedynie tylko tego, że tak mało między innymi w TVN-ie o nim. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Dziękujemy panie Tomaszu. Pan Korwin-Mikke ma tylko taki kłopot, że to, o czym on mówi, nie zostało nigdzie wprowadzone. Ale ładnie brzmi. Ale fajnie brzmi. Polemizowałbym. No to będziemy o tym rozmawiali później. Panie Tomaszu, witamy pana. Witamy. Ja, panie Grzegorzu, chciałbym poruszyć temat zakresu informacji, które TVN24 czy inne, czyli programy przedstawiają. I między innymi chciałem powiedzieć o kongresie prawicy, który odbył się w sobotę, gdzie między innymi przedstawicielami byli pan Ziemkiewicz, pan Michalkiewicz, burmistrz Wielkopolski jako alternatywa dla rządzących czterech partii. I mi jest przykro, że taka telewizja, która dostaje mnóstwo nagród, żadnej informacji o tym kongresie nie mówiła. Nie ma żadnych komentarzy, nie ma żadnych spotkań, nie ma żadnych zaproszeń. No, dla mnie jest to dziwne, ponieważ no, jest to też jakaś alternatywa. Być może procent ludzi, którzy chce w jakiś sposób idee konserwatywne, liberalne wspierać, jest na razie mało, ale według mnie na pewno trzeba w jakiś sposób też to promować i też rozmawiać o tym. I tyle chciałem tylko przekazać. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję panie Tomaszu. Trwa, jeżeli już mówimy o wyborach i o partiach politycznych, to zbliża się decyzja pana prezydenta
w sprawie dwudniowych wyborów. Nie wiem, czy pan się zastanawiał nad tym? Jest mi to dokładnie obojętne.